No dzień dobry, no dzień dobry, głuptasku. Ty masz jedyne tyle energii w tym domu rano. Jedyna jesteś, no. Głupotko ty. Cio. Słucham panią. Kiedy jest wściekol poranny, no tak, wściekol poranny. Tak, co tam zaswędziało? Co zaswędziało? Zostacie pana jeździ. Ojoj. Kto ma tyle energii? No co? Tutaj? Co byś chciała? No co? Słucham. No co? Oszalała. Ona ma tutaj smaczki, słuchajcie, w tej szufladzie. Tak? No. Ojej. No zobacz, a co tutaj narobiłaś wokół tej miski? Co to ma znaczyć? Takie rzeczy, tak bez śniadania. Losie. Bez śniadania. Idzie na śniadanie, owsianka kakaowa z Thermomixa, czyli moja ulubiona. Wyszła ogromna porcja, dlatego że robiłam tylko dla siebie. I jakoś chyba źle przeliczyłam proporcje, ale to chociaż będę najedzona mocno. W ogóle ona jak odstoi, to zobaczcie, jak fajnie tak się robi. Taka gęsta, galaretkowata trochę. Bardzo ją lubię. Dzisiaj muszę sobie kupić składniki, bo naprawdę często ją oboje też jedliśmy. Teraz Tomek jest na diecie tak w ogóle, więc ja sama sobie ją też bardzo często na śniadanie jem. A Tomek już wam pokaże, co ma. Placki, tak? Jakieś placki tam? Keto z mascarpone i owocami. Z mascarpone i owocami, bo Tomek jest na diecie keto teraz, także zobaczymy, jak mu posłuży, jak się będzie czuł. Odkręcę się do was trochę. Byliśmy z Candy jeszcze na dworze, a ona ma ostatnio taką fazę, ciemno strasznie. Ona ma taką fazę ostatnio na chodzenie rano, uwielbia poranne spacery. Wydaje nam się, że po prostu w domu jej się bardzo nudzi, dlatego też często jak Tomek jeździ do mamy tam, wiecie, na wieś, no to zabiera ją, bo ona sobie lata po podwórku, robi co chce i jest zadowolona i też nas wiecznie tam wyciąga na spacery. A tutaj, no wiecie, jak ja pracuję, coś tam robię, to jej się po prostu nudzi, no i mi też jest jej szkoda, ale rano to jest po prostu kabaret, no. Wyjdziemy na dwór, a ona się ciągnie tak, jak już pochodzimy z nią, pochodzimy, wiecie, w kółeczko, to no, no nie ma bata, trzeba ją na rękę wziąć, bo ona nie przyjdzie, no nie chce przyjść do domu i koniec, to takiej się podoba na dworze, wiecie, chodzi sobie, wącha wszystko, także no szkoda mi jej trochę, ale jest plan, żeby ją właśnie częściej zabierać na spacery, no mówię, jak tylko możemy, to ją puszczamy właśnie tam po podwórku, żeby sobie polatała, jak najwięcej czasu, żeby tam spędzała i wtedy jest zadowolona, no a tutaj ja się wcale nie dziwię, bo wiecie, jak ja się czymś zajmę, no to ona śpi mi pod krzesłem na przykład, albo gdzieś sobie pójdzie do łóżeczka, śpi, no i nudzi jej się, tak, w jednej, no już teraz widzę, że śpi i nas obserwuje, znaczy śpi, leży i nas obserwuje ode mnie tam w spokoju, a ma bardzo dużo energii ostatnio, także dobrze, no ale trzeba ją jakoś spożytkować. Dobra, jest kawusia. W jednym z moich ulubionych kubków. Zawsze jak się maluję, to właśnie wybieram ten kubek. Słuchajcie, musi być do malowania właśnie taki. On jest chyba z Homely albo z Home & You. Nie pamiętam już, kochani. Poczekajcie, może spojrzę, może jest pod spodem. Homla, dobra. Czyli on jest z Homely i mi się wydaje, że nawet długo po tym, jak już go kupiłam, to jeszcze widziałam. Także daję wam znać, bo może komuś się spodoba. No i ja już tutaj wyszykowana do nagrywania. Właśnie jest kawusia, jest już gąbka zmoczona, leżą filtry, bo będę w końcu dzisiaj nagrywała ten makijaż mój taki codzienny, bardzo szybki, w 15 minut. Dosłownie on tak 10-15 minut, zależy na co akurat mam czas, to tak mi wychodzi właśnie nagrywka tego makijażu. Jeszcze chciałam sobie tutaj przetrzeć pędzle, więc włączam sobie vloga Alice. Nadrabiam, bo po prostu mam sporo filmów do nadrobienia. Naprawdę długo nie miałam czasu na oglądanie YouTube'a. Gdzieś tam w tle sobie włączałam tylko jakieś no Netflixa zazwyczaj albo HBO Go, dlatego że nie musiałam się na tym skupić, a jak oglądam vloga, no to też teoretycznie on leci w tle, ale lubię się skupić i posłuchać, może coś ciekawego wyłapię, także nadrabiam sobie, ale już biorę się za nagrywanie filmu. Także podejrzewam, że makijaż będzie, no znaczy na pewno będzie przed tym vlogiem, więc zajrzyjcie sobie, bo jest taki bardzo fajny, świeży, świetlisty makijaż, zresztą jak skończę, to wam pokażę. Dobra, make-up nagrany, zobaczcie, jestem zachwycona, no uwielbiam ten efekt.
Nie tylko swoim wyglądem jestem zachwycona, tylko tym makijażem i tak tym, zwłaszcza jak wygląda skóra. No kocham ten efekt i powiem Wam, że ten make-up jest pod tym względem świetny, że on w ciągu dnia w ogóle się nigdzie nie osadza, nie wygląda wcale ciężko, nic Wam się nie zciastkuje, bo nie ma co tak naprawdę, jest minimum produktów na skórze, a efekt, no jak widzicie, bardzo fajny, bardzo naturalny, bardzo dziewczęcy i bardzo świeży, także odsyłam Was do tamtego filmu, żebyście sobie obejrzeli. Ja jestem totalną fanką, a teraz w sumie zastanawiam się, czy brać się za montowanie, bo mam do zmontowania jeden film. W sumie może bym zmontowała ten właśnie, co nagrałam, żeby poszedł przed vlogiem jeszcze, bo vlogi lubię puszczać w niedzielę. Weekend, kurde, co ja gadam, w sobotę albo w niedzielę by poszedł wtedy, chociaż w tym tygodniu pewnie w niedzielę właśnie. Czy najpierw jechać, bo mamy tak, skoczyć do tego Leroy, bym chciała zajrzeć. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, po rzeczy, no zobaczyć, czy coś ciekawego, może kupimy jakieś meble na taras. No i mam też dwa zwroty do zrobienia, do Zary i do Stradivariusa, także... No myślę, zobaczy Tomek, jakie ma plany. Coś trzeba na pewno przekąsić jeszcze na długie śniadanie. Zazwyczaj u mnie to ostatnie jest smoothie, także może zrobię sobie właśnie koktajl z owocami, wypiję szybko i może skoczymy, a później już na spokojnie w domu będę robiła pozostałe rzeczy. Może tak by było najlepiej. A jakby mi ktoś nie wierzył, że ona jest taka przyklejona do mnie, a dzisiaj to już w ogóle jest szaleństwo, słuchajcie. Ja zazwyczaj jak nagrywam, to nie mogę się ruszyć, bo ona śpi pod krzesłem albo gdzieś właśnie do nogi od krzesła przytulona, a dzisiaj gdzie się nie ruszyłam, kręciłam się z tego pokoju i z pokoju do pokoju chyba z 15 razy, bo co chwilę mi się coś przypominało przed nagrywaniem, że muszę przynieść albo iść do łazienki albo coś. I ona krok w krok dosłownie za mną chodziła, także... To niemożliwe jest. Ciężko mam, już powiem Wam, tak się przychylić do boku. Także no, teraz trzeba delikatnie bardzo się wysunąć, żeby jej krzywdy nie zrobić. Ale śpi sobie koło mnie, kochana, jest taka, że szok. Lety tego masz. Idę wybrać najlepiej. No ja też idę, tylko muszę mieć lustro na wysokości twarzy. Słuchajcie, nie potrafię ocenić, jak wyglądam w okularach, jak jest tak wysoko lustro. Bo twarz wygląda zupełnie inaczej. O, tu jest lustro. A, i tu też. O, tu większe. To się zobaczymy, może tu będzie lepiej. Bo ja po prostu, jak wiecie, jak tak się zadziera głowa, jeszcze ta maseczka do wszystko. Ciągle sobie teraz na chwilę będę przymierzać. W ogóle nie widać, także zobaczę się tutaj. Dajcie znać, czy kupujecie okulary w TK Maxie, Tomek zawsze kupuje. No i ja sobie też trzy pary znalazłam, które w miarę mi się podobają, ale muszę zobaczyć, czy w ogóle którekolwiek będą mi pasować do twarzy. Już mam taką małą twarz, że nie wszystko do mnie pasuje. Z czego to? Numer 1? Nie. Fajne te są też, zobacz, takie, takie kłocie trochę. No, podobają mi się. Dawaj sobie, jak ci podobają. A te, no, Steve Madden, spoko. Numer 2. Kurde, ciężko Wam pokazać w ogóle z tą maseczką i jeszcze z tymi, z tym bezpieczeństwa. To chyba są moimi ulubionymi takie duże. Mała twarz, ale ja lubię takie duże oksy. Chociaż trochę podobne mam ze Stradivariusa, też w tym roku kupowane przed wakacjami. 50 zł. I numer 3. I słuchajcie, te mają taką polaryzację, to jest tak jak właśnie Michał na wakacjach mówił. Ja nic praktycznie nie widzę teraz w tym. Bardzo słabo widzę w podglądzie w ogóle w tych okularach, bo one mają jakąś taką ochronę. Ale wy mnie widzicie. Ty, ale weź załóż sobie te okulary, ale śmiesznie. Tak, jak centralnie tak patrzę, to trochę widzę, ale tak delikatnie bokiem, to nic totalnie nie widać. Ale fajne są.
i nowe włosy. Słuchajcie, chociaż tutaj jest teraz tak ciemno, że wygląda ten kolor na dużo ciemniejszy, bo nie skracałyśmy ich w ogóle, tylko zrobiłyśmy kolor. I Agnieszka mnie uświadomiła dopiero, że nie byłam od pół roku u niej. W ogóle nie robiłam nic z włosami od pół roku. Wy mi też piszecie, o jak szybko ci rosną włosy, ale ja pół roku temu byłam u fryzjera, więc... Słuchajcie, no przez pół roku to już miały prawo urosnąć, ale też ten kolor na zdjęciach, może wstawię tutaj, jak Aga mi wyśle, jak było przed, a jak jest po. Ja w ogóle tego z tyłu totalnie nie widziałam, ale z tyłu to już praktycznie pod takie rudy wpadały takie pasma, bo miałam tak rozjaśnione od słońca i wiecie, ten rozjaśniony kolor był cieplutki, a moje naturalne odrastały takie chłodniejsze, więc wyglądało to właściwie jakby takie no typowe rudo-blond pasma. Śmiesznie, wiecie, ja tego nie widziałam tak naprawdę tutaj z przodu, ale z tyłu to po prostu różnica kolorów była niesamowita. A teraz jest taki fajny, ujednolicony i chciałam taki, no taką mleczną czekoladę, coś takiego i mniej więcej właśnie tak nam to wyszło. Także z długości w ogóle nic nie robiłam, zapuszczam włosy, ale jestem mega zadowolona z koloru. Pokażę wam później jeszcze w takim może świetle, wiecie, nie w aucie, żeby było trochę jaśniej. Bo myślę, że teraz pod okno bardziej widać, ale może w domu jak będę, to na tarasie czy gdzieś w takim świetle, to typowo dziennym będzie lepiej widać, bo jest naprawdę przepiękny ten kolor, właśnie taki trochę chłodniejszy, nie za ciemny, jest dużo jaśniejszy niż robimy standardowo, bo nie chciałam już takich ciemnych, jak robiłyśmy właśnie wtedy, jeszcze było, wiecie, chłodno, to człowiek też zazwyczaj robi coś takiego ciemniejszego, przynajmniej ja, a teraz chciałam coś jaśniejszego, ale nadal, żeby to był brąz, a nie już taki blond, praktycznie tu z przodu to miałam blond pasma, zwłaszcza po wakacjach, po słońcu, także mega mi się podoba, ale jeszcze wam się pokażę później. Może być trochę głośno, bo jest spory ruch, ale zobaczcie, jaki mam przepiękny kolor teraz. Mega jestem zadowolona. Podlinkuję wam w ogóle Agnieszkę. Aga przyjmuje w Łodzi, także podlinkuję wam może jej profil na Instagramie albo Booksy. Zobaczę, co będę lepiej podlinkować w opisie pod filmem, bo naprawdę no uwielbiam. Tak, jeżdżę aż do Łodzi do fryzjera. Mieliśmy w ogóle w planach jeszcze podjechać do IKEA i chciałam zobaczyć więcej mebli na taras, no bo oczywiście wczoraj, słuchajcie, byliśmy w tym Leroy, ale nic nie było, naprawdę nie było nic. Jak już był jeden zestaw, który mi się podobał, to kosztował 2000 i był duży ten zestaw. A ja chcę tutaj dosyć mały taki, wiecie, ławeczkę taką małą, jakąś wygodną i stolik, ewentualnie ławeczkę, stolik i krzesło. Także no był bardzo duży ten zestaw, kosztował 2000, więc stwierdziłam, że już mi się nie opłaca tyle inwestować. Także będę jeszcze szukała, mieliśmy podjechać jeszcze do IKEA, ale okazało się, że po drodze jak jechaliśmy do Łodzi, to dostaliśmy telefon, że nasz samochód, którym normalnie jeździmy, jest już naprawiony, bo nie wiem, czy wam mówiłam, że tam mieliśmy problem i on aż jest w Poznaniu, w serwisie. Także długa historia, nie chcę mi się opowiadać, dlaczego on tam jest, ale no tak po prostu się opłacało, tak było lepiej, także jest w Poznaniu. No i okazało się, że jest do odbioru, a w poniedziałek już musimy go odstawić na malarni, bo też ktoś nam długo zarysował dodatkowo na parkingu, tego też wam chyba nie mówiłam. I to na parkingu w bloku. Na tym podziemnym, wiecie, ktoś sąsiad zarysował, czym sąsiadka teoretycznie, gołą. No i sobie w ogóle odjechała i nie parkowała tam przez kilka dni, ale my wiedzieliśmy, że to ona, no nieważne. W każdym razie musimy go w poniedziałek już odstawić na malarnię, także dzisiaj Tomek musiał go odebrać przed weekendem. Także no nie pochodziłam sobie po IKEA, nie pochodziliśmy nigdzie, tylko trzeba było od razu po włosach wracać do Płocka, także taka szybka wyprawa była do Łodzi, szybko w jedną i w drugą stronę. A ja bym z Tomkiem tam nie pojechała, bym nie wróciła po prostu w trasie sama autem. Jeszcze nie czuję się na tyle pewnie, a wiecie, no teoretycznie pewnie bym wróciła, jakbym musiała, ale wolę się teraz nie stresować dodatkowo, nie kombinować, lepiej nie po prostu. Więc było mało czasu, także trzeba było wracać, więc szkoda trochę, no bo chciałam właśnie wejść do IKEA po jakieś meble może, plus nawet jakbym ich nie znalazła, to miałam zamiar kupić trochę pojemników do organizacji, no bo tak jak wam mówię, zaczęłam sobie wszystko powoli organizować, no ale jest jak jest, może w przyszłym tygodniu się wybierzemy do hurtowni pod Łódź i wtedy może zajrzymy też do IKEA i zobaczymy, jak to będzie, jak nieco sobie po prostu zamówię. No, ale włosy tak wyglądają, także chciałam wam to głównie pokazać. Nie są dużo ciemniejsze niż były, ale jest taki piękny, jednolity ten kolor i jest trochę chłodniejszy. On nadal to nie jest zimny kolor, ale były te włosy faktycznie już takie podrudawy, rudawy, trochę blondu, wiecie, przez słońce i przez to, że pół roku nie farbowałam. Także i tak, że nie było widać odrostu, to jest cud.
Znaczy było trochę widać, ale nie był on taki odcięty, bo Aga mi robi taką farbą, która trochę się spłukuje. Ja tak chcę, dlatego że nie wiem co ile czasu będę miała czas do niej przyjeżdżać, więc wolę, żeby to się trochę spłukało i żebym nie miała takiego odciętego odrostu mocnego i później będę zmuszona jechać, no bo nie będzie to wyglądało estetycznie, także super, jestem zawsze bardzo, bardzo zadowolona. Zakupy głównie takie zapotrzebowanie, powiedzmy weekendowe, bo jest sobota. W poniedziałek i tak zazwyczaj coś tam muszę dokupić, jak już sobie zrobię plan, co będę jadła. A w niedzielę często jemy po prostu poza domem, więc no nie wiem, ewentualnie zrobię sobie coś na szybko, bo Tomek jest na diecie, jak wam już mówiłam. Więc tylko banany do smoothie, czy tam do owsianki. Brzoskwinkę jedną, bardzo ostatnio mi smakuje smoothie z brzoskwin, tak jak wam mówiłam. Cukier wanilinowy, który jest mi do owsianki potrzebny. Zawsze odrobinkę dosypuję. W ogóle parówki zaczęłam kupować, prawda, za często nie wiem, ale zaczęłam kupować te Starczyńskiego, bo w ogóle jeśli chodzi o te poprzednie z takie biedronkowe, niby też takie naturalne, coś tam, a przeraziliście mnie, bo jakiś czas temu mi wysłaliście linka, że była tam jakaś bakteria, która właśnie ma zły wpływ na płód, więc ja byłam przerażona i po prostu przez długi czas w ogóle nie jadłam parówek. No na szczęście nic się nie stało, ale tam ponoć była tylko jakaś partia. Mi się wydaje, że raczej wtedy, kiedy to było, to nie jadłam, bo sprawdzałam sobie wszystko. Ale no wiecie, to mnie to przeraziło, natomiast właśnie też słyszałam bardzo dobre opinie na temat tych parówek. I tak od czasu do czasu po prostu jak ktoś na szybko chcecie przekąsić, no to dobrze mieć w lodówce. Ja lubię czasami sobie coś takiego przegryźć i kupiłam właśnie jakiś czas temu i bardzo mi posmakowało i one są faktycznie dosyć naturalne, spoko skład jak na parówki i bez dodatku konserwantów, także bardzo dobre. Dalej masło bez laktozy i kupiłam też kolejną rzecz, tak, gotowca, ale jak zobaczyłam, pierogi serowe, ale z jagodami. Mówię, nie no, muszę to kupić. Już nie pamiętam, kiedy w ogóle jadą pierogi na słodko, więc może jutro właśnie, żeby już nie robić obiadu, bo będziemy mieli trochę pracy w niedzielę, zawsze pakujemy też wasze zamówienia z Blermi, no to zjem sobie to. Teraz wiecie, jak Tomek jest na tej diecie, no to aż tak bardzo codziennie nie chce mi się gotować, chociaż i tak gotuję często. Tutaj moje NOSPA, jeden lek, który mogę brać, zdarzają mi się skurcze ostatnio już, takie wiecie, trochę męczące. Ograniczam ilość jak mogę, ale właśnie położna radziła brać, kiedy właśnie taki mocny skurcz łapie. Jalapeno sobie wzięłam na zapas, bo one mają bardzo długą datę, więc Tomek, słuchajcie, chwycił aż 3 słoiczki, także będzie zapas. Wzięłam sobie makaron też na zapas w sumie, bo już zobaczyłam, że nie mam żadnego w szafce, a czasami tak spontanicznie coś tam sobie robię z makaronem. Nie było żadnego ciemnego niestety, a wolę te pełnoziarniste, ale ogólnie te kokardki też mi smakują. Wzięłam jeden przecier pomidorowy, wzięłam coś, z czym zgrzeszę za chwilę, bo tak, kafe latte ze Starbucksa. Beznadziejnie to jest drogie i w ogóle przesada, ale miałam ochotę, także wzięłam. Borówka amerykańska była w promocji za pół ceny, a całkiem spoko. Powiem wam, że tutaj znaleźliśmy takie opakowanie, że nic nie wygląda na popsute, tylko jest trochę też pęknięte opakowanie, ale ja sobie za chwilę połowę ich zamrożę, bo tyle nie zdążę sama przejeść, ale będę miała i do smoothie, czy do owsianek, czy do jogurtu, do czegokolwiek. Tomek wziął też kimchi. W sumie on niby nie powinien teraz tego jeść, ale też mają długi termin, a nie zawsze da radę to kupić. Także jak było, bo jest akurat jakiś tydzień azjatycki w Biedronce, no to wziął. No i ja wzięłam te spody do pizzy, już wam je pokazywałam kiedyś. One też mają długi dosyć termin, także jeszcze mam chyba z 2 tygodnie, czy z 3 nawet, żeby sobie je zjeść. A czasami smakują mi. Także dzisiaj dzień takich zakupów do jedzenia na szybko, takich przekąsek albo jakichś szybkich posiłków. Mam oliwki, mam różne tam dodatki, zawsze coś w lodówce się znajdzie, co można na to położyć. One mają spoko skład i są bardzo smaczne. Pokażę wam, jaką genialną przesyłkę dostałam. Słuchajcie, jest to książka, ale zobaczcie, już pudełko trochę zapowiada, co będzie w środku. Tutaj już sobie to rozpieczętowałam, ale kolory też
swoje mówią i zobaczcie, jak to w ogóle jest cudnie zapakowane. Ja dostałam tą książkę od wydawnictwa, dokładnie wydawnictwo literackie i zobaczcie, na takiej podusi. No bardzo to wygląda tak po brytyjsku, elegancko, wręcz wiecie, jak... dla królowej, dlatego, że jest to książka z, o nazwie Suknia i autorką jest Jennifer Robson, opowieść o królewskim ślubie i to jest generalnie fikcyjna historia, natomiast opowiada wiele o tym, jak powstawała suknia, jest to generalnie taka, no, fabularna, można powiedzieć, książka. Tutaj zostawię was z opisem. Jedna z najsłynniejszych sukni XX wieku, ta, którą w dniu ślubu miała na sobie królowa Elżbieta II. Barwna, wzruszająca opowieść o tym, jak powstawała i o tym, jak nierozerwalnie splotła losy tych, którzy ją tworzyli, a pozostali bezimiennymi bohaterami części królewskiej historii. Tutaj możecie sobie dokładniej przeczytać, ale powiem wam, że no jak zobaczyłam tą przesyłkę, to byłam pod dużym wrażeniem. Wiecie, że ja uwielbiam książki i niedługo mam nadzieję, że uda mi się przeczytać, chociaż mam takie duże postanowienie, żeby zakończyć czytać te, które mam rozpoczęte. No, kusi mnie bardzo, żeby zacząć, natomiast mam rozpoczęte 3 książki. Nadal nie dokończyłam tej Muso, którą wam ostatnio pokazywałam. Nadal czytam tą Mamy dla mamy o ciąży, dlatego że trochę z przerwami ją sobie czytam z różnych względów. I mam rozpoczętą Wysoko wrażliwi, która jakoś nie mogę przebrnąć przez początek, ale zazwyczaj mam tak z tego typu książkami, właśnie z takimi poradnikami, trochę takimi wchodzącymi w psychologię, w psychikę też, tak trochę człowieka, że te początki są zazwyczaj tak mocno teoretyczne, że ciężko mi jest przez nie przebrnąć i dopiero później się robi ciekawie. W 90% przypadków z takimi książkami tak mam i muszę przebrnąć przez ten początek i po prostu iść dalej, także chyba najpierw, bo nawet tutaj mam te książki, najpierw sobie chyba przeczytam tą do końca, bo już mi dużo nie zostało w trakcie, będę też czytała tą o ciąży, a później przeczytam sobie do końca tą Wysoko wrażliwy Bogu, nie ona mnie interesuje, tylko właśnie ten początek trochę tak się ciągnie. Uporałam się w końcu ze zdjęciami ubrań na wyprzedaż. Powiem wam, że leżały dosyć długo, bo nie chciałam się tego robić, bo mam ogromny worek ubrań znowu na wyprzedaż, także obserwujcie mnie na Vinted. Nie wiem, czy wstawię je jeszcze przed tym vlogiem, czy już po tym vlogu, ale jeśli już coś się sprzeda, jeśli większość się sprzeda, bo często tak bywa, no to obserwujcie mnie na Vinted. Moja nazwa brzmi tak samo jak nazwa kanału, bo dosyć często robię wyprzedaże, teraz sobie grzeję zupę, żeby po prostu sobie coś tylko wrzucić na ruszt delikatnie. Wczoraj zrobiłam pieczarkową, w sumie to taki krem z pieczarek. Już mi się trochę przypala. I sobie zjem, ale i tak jedziemy za chwilę zrobić zdjęcia nowości na Blair Me. I jedziemy na takiego małego grilla. Ja jakoś tam dużo na pewno nie będę jadła, ale już po prostu jestem na tyle głodna, że muszę zjeść chociaż trochę tej zupy. Także bardzo fajny dzień, fajna sobota. Dajcie znać, co myślicie o moim kolorze włosów, bo powiem wam, znaczy tak, jeśli chodzi o kolor, ok, ale nie wiem dlaczego dzisiaj sobie umyłam jeszcze raz te włosy. Zazwyczaj tego nie robię po farbowaniu, żeby tak na następny dzień, ale często mam tak, że swędzi mi głowa trochę. Nie ma tam już nic, nie ma resztek farby ani nic, ale swędzi mi trochę głowa i jak drugi raz umyję na następny dzień, no to już jest ok. No i jest ok, ale powiem wam, że dzisiaj totalnie nie mogłam ich ułożyć, nie chcę ich prostować. Ostatnio naprawdę odzwyczaiłam się od prostownicy. Ale w ogóle nie chcą mi się ułożyć, tak jak mi się przeważnie już ostatnio układały, ta grzywka też odrosła na tyle, że się układały, co dzisiaj taki miszmasz trochę na tej głowie. No ale dobra, pogodziłam się z tym, zrobiłam nawet makijaż trochę mocniejszy niż zwykle na co dzień, no bo będziemy robić te zdjęcia. Jest idealna pogoda, bo nie ma za mocnego słońca, także myślę, że zdjęcia fajnie wyjdą. I zrobimy je, w sumie jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, mamy sukienkę nową i spódniczkę na Blair Me, także... będą 2 nowe produkty. Thank you.
Ania, u mnie znowu zakończenie z łóżka i zakończenie w tematyce serialowej, bo skończyliśmy w ogóle oglądać Atypowy. Ostatnio wam mówiłam, także obejrzyjcie sobie koniecznie. I zaczęliśmy oglądać The Good Doctor. I to jest o takim młodym lekarzu, który właściwie jest rezydentem w szpitalu, zostaje zatrudniony jako rezydent. I jest to również właśnie taki młody chłopak z... Ojejku, uciekło mi słowo. Z autyzmem. Sorry, ja już po prostu jestem też trochę śpiąca, jest bardzo późno. Ale generalnie naprawdę bardzo nam się, znaczy mi się bardzo podoba ten serial. Naprawdę taki, no coś takiego innego, chociaż przypomina trochę New Amsterdam. I Tomek właśnie mówi, o to jest chyba podróbka New Amsterdam. Ale w sumie chyba nawet nie wiem, czy The Good Doctor nie był przed New Amsterdam, nie wiem. No ale też takie szpitalne klimaty, trochę takich właśnie wątków medycznych, no ale głównie wszystko się opiera na historii tego lekarza, także no ciekawy serial, także myślę, że warto obejrzeć, chociaż na razie obejrzeliśmy tylko kilka odcinków. Także jeszcze sobie może za chwilę włączymy troszeczkę, a ja już kończę tego vloga, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, kciuk do góry, jeśli się podobał i widzimy się w następnym. Do zobaczenia, hej! Sun is shining 24/7, 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.